Dzień dobry. Moje nazwisko Chudek. Panie się przedstawią łaskawie. Ale co pan chce sprzymować legitymację? Też? Nie. Imię, nazwisko, proszę. Elżbieta Kozy. Pani? Piasecznie. Pani też? Pani znają dekret Tadeusza Cichockiego? Dokładnie chyba, co? O czym dekret? O tym, że działacie na szkodę narodu polskiego i tak. Czemu panie to robią? Wyłącz radio. Ja nie wyrażam zgody, by panie tutaj chodziły, zapakowały swoje piękne buźki, pojechały, proszę panią, do tej nielegalnej instytucji, z której przyjechały. A w przeciwnym razie udowodnić legalność tej instytucji. Panie odjadą, czy mam chodzić za paniami? Co, panie nie wiedzą o dekrecie Cichockiego, że to prawo jest na szkodę narodu polskiego? Do naczelnika, on tam dokładnie wie wszystko. Panie sobie jadą do domu, powiedzieć naczelnikowi, że suweren panie wygonił stąd. Rozumieją panie? Kochani, dzisiaj dogram wam jeszcze taki filmik krótki, bo spotkałem dwie panie z Urzędu Skarbowego z Piaseczna na targu w Górze Kalwarii. Tam materiał będziecie mieli po tej mojej wypowiedzi. Wam go dokleję, albo zrobię przed, będzie chyba lepiej. Na samym początku. Kochani, zawsze trzeba podejść, włączyć kamerę, grzecznie poprosić o przedstawienie się, sfilmować twarze i opublikować w internecie. Cała to jest filozofia. Dopytać się, dlaczego działają na szkodę, w jakim celu one chodzą, co takiego dobrego produkują, dlaczego karają Polaków mandatami i kto im dał takie uprawnienia. Wszystko opieracie się o dekret Tadeusza Cichockiego. Tak jak doskonale panie, które były, wiedzą o tym dekrecie, one są z Piaseczna, doskonale wiedzą, co czynią i one robią to świadomie. Także kochani, dopóki takie osoby będą robić świadomie, to są wrogowie i kolaboranci z okupantem naszej ojczyzny. Także działają na szkodę naszą, swoją i całej ojczyzny, prawda? Urzędy skarbowe są, kochani, pozostałością po zaborach i od tego momentu nigdy nie zniknęły. Także sobie powinniście już ułożyć to, jak to wygląda. To by tyle było o skarbówce. Teraz wam trochę tam powiem o komorniku, kochani. Komornikiem nie będę się nigdzie odwoływany prawdopodobniej do tych nielegalnych. Sprawa komornika trafi do Trybunałów Narodu Polskiego i tą drogą będziemy czekać cierpliwie, aż zostanie rozliczony za te swoje działania. On i wszyscy, którzy kolaborowali. Na filmiku jest wyraźnie kto co robił i te osoby za to będą odpowiadać. Za swoje niedopełnienie obowiązku, za działalność na szkodę narodu polskiego, za okradanie ludzi w majestacie bezprawia tworzonego przez pazernych oszustów i wykonywania ich poleceń. Także kochani, to jest zwykła kolaboracja z okupantem wyznania handlowego naszej ojczyzny. Kochani, także tyle wam mam do powiedzenia. Ja jeszcze się tam zastanowię dokładnie, czy tam jakieś mu pisemko wystosuję odnośnie może zmądrzeje i przyniesie mi te pieniądze z powrotem, ale wątpię. Także tutaj jest ta tylko opcja B, zgodna z artykułem 8 dekretu Tadeusza, wydanego w imieniu zwierzchnika władzy, spisanego przez Tadeusza Cichockiego. Także w imieniu zwierzchnika władzy, czyli w imieniu narodu polskiego, w imieniu mnie i każdego Polaka, który się z tym zgodzi. To jest prawo zgodne z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym, czyli naszym interesem narodowym, a nie tych żydowskich oszustów, którzy się podają za Polaków, kochani. To by było chyba na tyle w tym filmiku, żeby nie był za długi. Udostępniajcie, proszę, udostępniajcie te informacje. Przestańcie się w końcu bać. Oni tylko na strachu funkcjonują i na zastraszaniu. Nie są w stanie nic zrobić. Polak Polaka prześladuje, a wy na to wszystko pozwalacie, kochani. I jeszcze płacicie na to. Na tych darmozjadów płacimy sami. Rozumiecie? Także to by było na tyle. Proszę, zacznijcie myśleć, zacznijcie więcej udostępniać. Nie lajkujcie mi, bo to na tym mi nie zależy, ale udostępniajcie, żeby jak najbardziej się ta informacja rozchodziła po Polsce, żeby jak najwięcej Polaków się dowiadywało o tym.
i jak najwięcej Polaków wypowiedziało posłuszeństwo oszustom, hipokrytom i zdrajcom, prawda? To by było na tyle, także do zobaczenia w następnym filmiku, kochani. Co pan tu robi, proszę pana? Pan z Urzędu Skarbowego? Pani buzię pokaże, proszę panią. Buzię pani pokaże, proszę panią. Halo. Halo. Pani buzię pokaże, proszę panią. Pani pokaże buzię tutaj, proszę panią, do kamery. Kim pan jest, proszę pana? No nie wiem, ładny pan jest. Co robicie tutaj na targu? Zakupy robi. Chcecie być sławni? Zakupy robicie? Ta sława ma polegać. No to już, proszę pana, jak to działacze na szkodę narodu polskiego. Kolaboranci z żydowskim okupantem ojczyzny. Działają na podstawie żydowskich przepisów i udają urząd skarbowy. Halo, proszę pana, jak pan się nazywa? Ma pan imię i nazwisko? Co pan się śmieje? W którym urzędzie skarbowym pan pracuje? A co to pana obchodzi? No jestem bardzo ciekawy. Któremu narodowi pan służy? I co pan dobrego zrobił dla Polaków, proszę pana, w swoim życiu? Pan się nie boi, że pan kiedyś zawiśnie? Na jakiejś pierwszej, lepszej gałęzi? W którym urzędzie pan pracuje? Proszę pana, w którym urzędzie skarbowym pan pracuje? No co pan się śmieje? Nie wstyd panu? Ale wstyd to panu rzecz obca. Także powodzenia, proszę pana. Zagwarantuję, jak panu ze 100 tysięcy ludzi pana zobaczy, to wtedy będziesz pan sławny. Dzień dobry panu. Dzień dobry, proszę pana. Pan podobno z Urzędu Skarbowego jest. Proszę pana. Pan się uśmiechnie tutaj. Działa pan, któremu narodowi pan służy? Polaku! No pan się uśmiechnie, proszę pana! Ojejku, panie drogi, zatrzymaj się pan. Jak pan się nazywa, proszę pana? Czy mamy po policję zadzwonić, proszę pana, żeby pana wylegitymowali? Halo! Człowieku, uśmiechnij się tutaj. Pokaż swoją buzię. Gdzie mieszkasz, powiedz. Tak cię ludzie znajdą, sąsiedzi, wiesz. W którym urzędzie skarbowym pracujesz? W którym, człowieku, urzędzie skarbowym pracujesz? Działasz przeciwko narodowi polskiemu. Nie możesz pojechać do domu sobie świąt zrobić? Jak ludzie robią? Tak jak my tam.